W czasie, kiedy ta niepodległość była czymś tak bliska, to rzeczywistości okazały się znacznie dalsza, aniżeli wtedy, kiedy 10 listopada 1918 roku z pociągu w Warszawie wychodził inny komendant, komendant Józef Piłsudski. Czy pan jakieś związki między tymi dwiema ścieżkami w ramach tego, co wypływa z listopadowego filmu, który wskazał? Ale to nie szuka. Chodzi mi o bardzo prostą paralelę między tym, co związane z dniem jutrzejszym, czyli wskazaniem na drogę ku niepodległej roku 18, a tym, co wypływa z tej drogi ku niepodległej, jaką komendant Rój i cała potężna rzesza żołnierzy wyklętych wytyczyła po roku 1944. Ja głównie w dniu dzisiejszym i tamtej historii. To jest nie tylko film historyczny, mam wrażenie, tylko jakby pewien metaforyczny kształt jest tamtej epoki. Mam wrażenie, to jest film, tak o nim myślałem, bardzo współczesny, w sensie takiego odosobnienia, wypchnięcia tego, co jest tożsamością, tego, co jest pamięcią. Mamy też dosyć podobny zabieg, podobne, że to się podobnie dzieje. Oczywiście teraz nie mordują, bo to jest ta różnica. Na pewno, że oni byli w sprawie niepodległości, no to jest. Tak, to jest prawie niepodległości. No i Krzysztof jest, przypomniał taką, jakiś czas temu, taki nadwodny historyk Gazety Wyborczej, napisał bardzo znamienne zdanie. Napisał tam artykuł, właśnie w Związku Żołnierzy Wyklętych. Napisał właściwie to dobrą sprawę, to może lepiej, jeżeli tam wymordowali tych gości, bo oni nie głosowali za Unią Europejską. To jest też utrudniło referendum w ogóle do kogo. O to w tej sali jest jakby spanie, wskazanie pamięci takich pomników, wstęgi, tych cudów, bo po prostu to zawsze bez ulicy ludzi więcej niż na wstęgi i na pomniki. To się. Kwestia inspiracji, kwestia w ogóle tego wyboru, który właśnie tę postać spośród tak olbrzymiej grupy tych, którzy nie dokładnie po dzień dzisiejszy w zapomnieniu właśnie czekają na to, aby tak jak i inne zdanie z pańskiego filmu, no, że wybaczyć można, ale zapomnieć nie. Dlaczego właśnie Rój? Znaczy, przyjdę sobie tak, bo powiedziałem, że w 90 jeszcze tak sobie myśliłem, że jeszcze zrobię taki film. Miałem wrażenie, że ta nieobecność tych ludzi, znaczy tożsamość naszej historii jest po prostu przerażająca. I jakby tracimy wszyscy na braku tego mity. I tak jak się tak znałem, że chyba to tak w 94 roku, to niebieska partyzantka, to w ogóle telewizji nie zauważono, bo już widziałem telewizję. W 2005 roku potem Janka Bolesławskiego, to jest wnuk pierwszego dowódcy na Białych Zbrojnych. I teraz jest człowiek na tyle zamożny, że pozwolił sobie na to, że na własny koszt dokumentował żołnierzy swojego roku. Lata 90., kiedy jeszcze błysk w oku i w ogóle żyli. No, teraz to najczęściej już też nie żyli. On mi przekazał około 100 godzin materiału tych ludzi. Znaczy ich wypowiedzi, rozmowy z tymi ludźmi. Amatorska nagrania. Ja tu siedziałem parę lat. Powstał taki film dokumentalny, kadry filmu na żołnierzy na Białych Zbrojnych. No i tak zrozumiałem, że ten dokument to dokument, a właściwie tam jest o historii, tam jest wiele cudownych, niezwykłych, rzeczy bardziej niż współczesnych. I też jest to, że z tej bazy stałem się trochę potroszę, bo jakoś on znaczy, już nie opowiem, tylko tej organizacji tych ludzi. Pomógł mi bardzo Józef Dobrowski, jakby taki pogłębiałem tego, co o tym wiedziałem. I tam jeszcze wymyśliłem taki cykl filmów popularnych telewizyjnych, 12 dniowych, pod tytułem Żołnierze Wyklęci właśnie. Bazując właśnie na żołnierzach narodowych zbrojnych, a nie na AK. Te AK ze strony, co dużo gada, to już wcześniej było jednak tam jakby przywrócone, prawda? Wielu ludzi o tym AK robiło, ten NZ kompletnie był odbywany. I dlaczego Rój teraz ten cykl? Tam 12 ustało właściwie ile jest scenariuszy do tego cyklu, ale myślę, że pojawiła szansa na grupę fabularnego i wybrałem rolę. Dlaczego bym wybrał? Dlatego, że pomyślałem sobie, że tam ten mit musi być skierowany nie tylko do tych przekonanych, tych, co żyją cały czas tą pamięcią, tylko do tych młodych, którzy tego po prostu nie mieli. Najlepszym się wydawało mi, dlatego to bardzo mogło zbyt, bardzo mogło zacząć, bo jeszcze był dzieckiem. Znaczy takim bezbronnym dzieckiem to było tym dzieckiem. Tak mi się kojarzył, jak to pisałem, jak potem robiłem ten film, sporo dostał kiedy. No, ktoś, kto niesie piersi, tylko nie wie, tylko by ma głowę zanieść. Ja to ten chłopiec, dlatego lubię tego to. Wydaje mi się, że w tym filmie jest sporo takich elementów wyborów, które w dzisiejszy jakiś sposób pokutują na rozumieniu historii tamtego okresu. No, gdybyśmy wzięli ową osobetną postać w tym filmie Rubeka, który tropi Roya, a który przecież rozpoczyna razem z nim przy jednym stole, pijąc wódkę i zastanawiając się, czy trzeba taką czy inną drogę wybrać, czy pójść do ulicy, czy do UB. I idzie do UB. No, mało tego,
nie idzie tak jak wielu, którzy wtedy szli do milicji, czy do UBEKO, którzy w takim czasie wykorzystać istniejący zasób wiedzy i posiadane środki i wyjść z tego w innym kierunku. No to tak. No, proszę powiedzieć, jak pan sądzi, czy to zjawisko to rzeczywiście jakieś kwestie epizodów, czy z tych badań, które pan prowadził, szukając materiałów, można by stworzyć scenariusz właśnie takich ludzi, którzy gdzieś tam nie tylko byli w tym czasie, ale pozostali. Pan rozdajca, tak? Tak. Przecież każdemu pasuje na każdego miarę, jest broja rycerska. No jest to po prostu, niektórzy po prostu muszą źle, coś tam spada. No, ja muszę spadło z tym programem. Dokładnie jest to jakby taka rzecz, że dokładam o czasie i o ludziach, dla których Bóg, honor i ojczyzny byłby rozłączny. To się potem podzieliło, stało się, że to są właśnie patriotów typu Bóg, no a takie co mi honor, ja mam takie co ojczyzny. Wiem, coś się nie zgodziło w razie po prostu, że na zmianę diabłem. Diabłem dlatego, bo jakby podobno go zdradza. Zdrady. No przez to ta zdrada jest logiczna. My to żyjemy w świecie, który tutaj trzy czwarte narodu zdradziło. No dlatego to po prostu uważam, że to jest logiczne, naturalne i normalne. Trzy czwarte narodu to kopalniki. To ten przemysł jest takim tego pionierem. A przemysł poza tym jest, że było jasne, że zaczął brać zimą. Czy tak facet po prostu był w różnym oddziale. Potem był tym ubekiem drgania przez moich kolegów po Wrocławiach, po Szczecinach, tam się ukrywali. A nawet był świadkiem w sprawie jakiegoś Czarnackiego Rysia, jakiegoś tam człowieka takiej pozycji, film jest taka postać, z którego w 18 latach ukrywania się aresztowano w Wrocławiu i z zarzutem ospiegostwo dostał do śmierci. Coś tam tego zamienione, no, 15 lat. To był 60, trzeci rok aresztowany, czwarty gustawy. Kiedy Sobicki wtedy, ładna historia, siedział w więzieniu za metody, jakich używał wobec akorsów i wniosłania z NZ. Więc za resztę by przeprowadzili, żeby świadczył przy tym wysiadłym, w sumie co pójdą. W zasadzie wszystkie w tym filmie właściwie tak naprawdę wątki różne tam czasami może jakby rozszerzyłem, może wzbogaciłem, może czy przekreowałem, ale to są wszystko prawdziwi ludzie. To są ludzie z gazetami, z innymi itd. Oni wszyscy byli. No jest tak, chciałbym te słowa i ten krótki taki moment wprowadzenia był jakąś inspiracją do pytań tutaj zebranych. Chciałbym, żebyśmy zmajoryzowali spotkanie naszą rozmową w premierowym filmie, czy premierowym przedstawieniu. 12 pokaz kopii roboczych. Państwo byliście w kopii roboczych. Tego się w ogóle nie pokazuje, ale sytuacja jest specjalna tego filmu. No i powiedzmy, że to jest 11 listopada, tak? To jest 12 pokaz tego typu, tej kopii roboczych. Ona się ciągle jest ewoluuje, zmienia się. Film jest ciągle trochę w drodze. Ja widziałem ten film wczoraj w Krakowie, więc ja wiem, że coś się tam po prostu zmienia. A ciągle jeszcze dochodzi do siebie, myślę, że będzie tym bytem zamkniętym 1 marca, a najpierw 16 kwietnia. Trzeba by było pokazać 16 kwietnia w piątek, w 26 Panie profesorze, bym zobaczył ten centrum, mam 44 lata. Chciałbym panu serdecznie podziękować. Myślę, że w dużej większości wszystkich zgromadzonych za ten film, że wreszcie powstał, że wreszcie jesteśmy powiedzmy po 89 roku, tyle lat tutaj jesteśmy i że nareszcie udało się stworzyć tak niesamowity obraz. Chciałbym, żeby trafiło to jak najszybciej do dystrybucji masowej, ponieważ wiadomo, młodzi ludzie, a przede wszystkim do nich ten film powinien być skierowany z racji na historię, która do tej pory jest zakładowana w selektywnych szkołach, której niestety mamy coraz godzin w szkołach i która jest tak marginalizowana, bo tak jakoś dziwnie jest sprzedawana. Młodzi reagują na kulturę obrazkową i myślę, że jest wspaniałą sprawą, że panu się udało coś takiego nakręcić. Podobne wrażenie wywarła na mnie jedyna dotychczas, jeżeli chodzi o twórczość muzyczną, sponsorowana przez główny patron medialny była płyta pieśni Myśli Rewendanci, pieśni Żołnierzy Wytęty, zrealizowana przez zespół DPS. Po prostu świstki znalezione oraz zakrwawione przy martwych żołnierzach Wytętych. I nawet no to jest po prostu wzruszające, że również taką płytę ten zespół stworzył. To była taka pierwsza dla mnie zajawka podania tego młodemu odbiorcy, ale ten film
ma tak prawdopodobnie z tak wielką przestrogą, żebyśmy dokonywali właściwych wyborów w tym życiu, zwłaszcza ludzi młodzi, bo trzeba pamiętać, że no, musimy być wszyscy czujni, bo jest taki kazus w uczniu świętego Marcego, w którym wielokrotnie zmieniano i drzewce, i ostrze. Niemniej jednak, jeżeli coś na początku się nazywało HPP, później PPR, PPPR, później PZPR, później SLD i tak dalej, pamiętajmy, skąd ci ludzie się wywodzą, że dziedzictwa nie traci się ani przez piżamkę, ani do głowy. Jeszcze raz serdecznie panu dziękuję za pytanie. Ja też na chwilę czekałem od 1999 roku, to nakręciłem. Czekałem nic. Nakręciłem, natomiast z tym depresją, w ogóle jest takim, starzy się z wiedzą, to jest ta muzyka, która jest to fragmentami bardzo lubi, fragmentami nie, ona będzie bardzo zmieniona. I prawdopodobnie przy na końcu, może na początku, ja po prostu mają dziurka, dziurka ze szpiegłosy. Przynajmniej takie wrażenie, że na stronę będę zmierzał. Wspaniały koncert był dziurka w Leśniczówce parę miesięcy temu. Byłem w zasadzie zrozumieć, dlaczego ten produkcja chce się już poddawać. To było właśnie po wyborach stycznionych do roku 1947. Gdzie teraz zgodnie prawdę, 16% głosowało na bloku demokratycznym, na resztę głosowało 80%. Za 16% dostało 80% mandatów. No taki był wynik manipulacji NKWT od robienia policji tego typu wyborów. Zafałszowane. Zafałszowane, za 16% 88% mandatów. I w jaki sposób chciałbym te informacje wam tam gdzieś przemycić? Chyba ta rzecz była już im wtedy znana, bo w końcu było bardzo dużo punktów wyborczych i dużo wiedzieć, jaki jest tam plus minus układ liczby głosujących. Teraz druga kwestia, chciałbym nawiązać do historii XIX wieku. Powstanie w styczniu nowego w bitwie podstawowej. Ileś zejść śmiertelnych w powstaniu w styczniu nowym bitwie podstawowej Polaków zresztą, prawda? Tudzież, prawda, żołnierz wykryty, później usłyszał się w sprawie skoordynowana ze sobą. Z powstania styczniowego mieliśmy bitwę warszawską, a z bitwy podstawową wyłącznie przepiękny esej pana Jiraska Poranek po bitwie, gdzie panujący żołnierze polscy w budowach austriackich czy niemieckich wzięli te same jak to polsko częstokowskie. Ilość strat po końcu była porównywana właśnie z powstania styczniowego i właśnie z bitwą podstawową. Dobrze byłoby o tym pamiętać, co nas kosztuje, co nas te osoby kosztuje. Wybory są jednoznaczne, niestety. Trzeba, kupuje się zrobić samą telefon. Ja mówię, że już od jakiegoś czasu trwa pokaz grupy roboczej. Z kilku wywiadów dowiedziałem się, wyczytałem, że producent nie zgodził się na wizję, którą pan przedstawił w swojej pierwszej kopii, że ja tak powiem. To wystarczy, jestem producentem. Tak, znaczy wyczytałem, że gdzieś, być może ze względów politycznych, nie przeszła ta jakby pierwsza wersja filmu. Sytuacja jest taka, po prostu pobytki tam trudnościa, z przerwanymi zdjęciami w trakcie dojechałem w końcu na łączki i zdjęcia zakończyłem. I dokładnie rok temu, znaczy grudniu temu, złożyłem na pierwszą wersję filmu, kolorację, kopię obrazu. No i ona została przyjęta dopiero we wrześniu, w październiku znaczy. No, z tego wynika, na głębokiej niechęci do filmu idealnie, tak pokrótce na mnie określić. Nie było tam żadnych sensownych uwag, nie był tak za długi i chyba nieudolny. Znaczy, ja bym chodziło o to, że traktowali ten film, to było taka jakiś gnioty. No. Bardzo jest szeroko odmianowywanie, ale ten nie było, co trwało przez rok. Kłopot polegał też na tym, że ten rok dostawał strasznie wiele minut, tam jakoś tam innego, to jest, ale głównie finansowo niestety, bo właściwie to jest rozwaliło, bo przez nas film, o to też chodziło. Dwa powody podstawowe, no to te pieniądze nie były dla mnie, to były duże pieniądze. I nie na ten temat, że reakcja była taka. Chyba się teraz to właśnie trochę uprostowało, zważywszy chyba jakoś między innymi na to, że tak się, jak zwycięzca nas strasznie wygrywa, to może łaskawie mówi o wyborach. I to może łaskawie jeszcze nie pierwszy tam jakieś tam cenzury, czy tam tylko po co ten dym? Ja jestem ciągle jeszcze o tym piszę, nie mają kłopoty cały czas. No. Kogoś tam, komuś na edyteczkę, może gdzieś jest obecny po prostu na przykład. Nie? No to po co nie mam tego celu, tylko to mogę to dosyć parę razy. To chyba miałem tego dosyć, że właśnie w tej chwili mam wrażenie odpukać na coś. Dochodzimy do momentu, w którym będę mógł korzystać normalnie pracować, jakby finałowo. Tak to było. Może będzie jakiś
czym, jeśli dobrze usłyszałem, określenia, że 3/4 narodu zdradziło. Mógłby pan coś więcej powiedzieć na ten temat? Jak pan to widzi? Dlaczego pan tak powiedział? 3/4 narodu wybiera patriotów jutra. Nie wiem, czy to coś, co było nierozumienie, nie wiem, czy jest. Wie, że Polska nie jest już jakby samodzielny, bo taka jest moda i tak ma być. Wybieramy Unię Europejską, to mam wrażenie, że nie rozumiemy kompletnie, co robimy. Nie wiemy. My wiemy, że jest patriotów jutra, że tak trzeba, że wszystkie narody tak robią. Oczywiście to jest porównanie bardzo grube, ale to jest sprawa, jakby z takiego przeskoku dużego. Czytałem biografię Mackiewicza z tego czasu. I tam było takie wypowiedź jednego z prominentnych redaktorów z naszych czasów, że po moim trupie będzie Mackiewicz wznowiony. Tak. Ale było. Było. Aktualna pani dyrektor, jaka jest taka zmiana personalna tej agencji, pomowy telewizji, która mamy już sobą kopę w agencji, własną agencję. No to ta pani jeszcze rok temu na festiwalu budyni bardzo podobno tutaj piosenkę śpiewała. Otóż krzyczała, że po jej trupie powstają się stadiowe. Także intuicyjnie znakomicie odczytał tą dramaturę. Może u niej krąży jakaś czarna legenda ubitego zdrajcy dziadusia, jakiegoś peperowca i się mści, bo chce zatkać twarz po prostu. Całkiem możliwe. To są wielokrotne przypadki. Wiesz, państwo wiecie, że po prostu kluczy, że 3/4 to są godziny głosów. Białowcy. Następne pokolenie. Ja mam pytanie. Gratuluję filmu i pytanie mam. Gdzie ten film, jak pan myśli, gdzie ten film będzie można zobaczyć? Czy pan wierzy, on będzie w kinach? A jest szansa, żeby w telewizji był puszczony? W telewizji również. Koledzy się stać, jak pisze film rozpowszechnia. Czyli on będzie następnie, jak już ten film tamtego zejdzie, no to potem będzie serial. Po serialu będzie to samo, co było w kinach w telewizji. Oczywiście, tak powinno być. Chciałem zadać pytanie, co panu sprawiono największą trudność przy produkcji tego filmu. Znaczy nie chodzi o sprawy techniczne, ale tą nową ideę, jaką pan chciał przekazać, czy były jakieś takie rzeczy, które no, nie do końca panu wyszły w pana postrzeganiu, bo film jest świetny i rewelacyjny, natomiast na każdy wiadomo, że jest długi film, a i tak nie przekazało się tyle, ile na pewno by się chciało przekazać. Ja naprawdę, znaczy to jest tak, że ten film, zdjęcie trwa 54 dni, powtórzę. I materiał, znaczy dobry materiał, w sensie taki, że rozszerzający to, co Państwo widzieli, to jest na 5 minut 45 minut, czyli godzina więcej niż to, co tutaj jest. Oczywiście w odpływ, bo to bardzo dużo scenariusz, zresztą kłopoty były bardzo duże. Kłopoty, myślę, były głównie jednak niesypane utrudnieniami takimi, że w trakcie pracy miałem taką sferę wokół skandalistów, wokół filmu. Ludzie, którzy przyjeżdżali na plany, trzymali tam gotówkę, ponieważ mi był taki, że jak pomiędzy wodną, tym ludziom i tak dalej. Tak dramatycznie działał rzeczy, to powtarzam, że ekipy filmowe wszystkie są naprawdę. Pan Moskwa obecny, to wcale nie było łatwo. Pokazanie Sowietów i wydanie ich podejścia do niebias, tych żołnierzy wyklętych, naprawdę to było takie autentyczne. To mi się podobało i dziękuję panu za to. Szczególnie, że to był mężczyzna, piękna kobieta, ale później poczucie to, że prosi o rękę, no, super sprawa. No dla każdego coś miłego. Że kolej filmu jest taka, że najpierw wyświetlamy go w kinie, później wytworzymy serial, jest telewizja i chciałam zapytać się o promocję, czy właśnie nie ma takiej promocji, że skoro były takie problemy z produkcją. Pewnie się martwię, ale to jest dostarczy w filmie naprawdę. Ja rozumiem. Formą promocji jest to, że cały czas ten film jest skandaliczny, czarny nie ma. To jest jedna z tej promocji, bo na razie nie jestem w stanie tych pieniędzy, które na nie potrzebuje. Jeśli posiada, to jest po prostu posiadanie, to musi się działać w ogóle. Zresztą myślę, panie reżyserze, że najlepszą formą promocji będzie po pierwszym pokazie wściekły atak Gazety Wyborczej, która będzie histerycznie łkała nad tym filmem. I to tylko panu przedmiotem i pomocy tego filmu, jak
niech mikroidy będą się zapluwać po prostu, będą grzeć się w niebogłosy, jak to pan jest. Nie, na mnie przez 20 lat nie lubi. Pracy jest tak, nie. A, czyli tak, zamilczenie jak łysiaka, tak? Nie. Że są nagrody, jest czytelnictwo najwyższe, ale po prostu zamilczeć. Nie, to się chyba nie uda. Czy może pan coś więcej powiedzieć na temat tego wątku z Jaroszewiczem, który miał być tym takim przyczynkiem do tego, żeby odsunąć na pan boczny myślenie, a przynajmniej sugerowano, jeśli mu przekazał. Nie było. No ja tylko chciałem zapytać o ten wątek. Ale powinien dlatego, że rzeczywiście w pełni rozbudował tą fabułę, która tutaj jest taki dodatkowy jakby świat. Ona tu pomagała, ta historia jest zakręcona. Jest to prawdziwa historia. Ja ją akurat w filmie przedstawiłem z tym, że aresztowano Lasa, dedukcję Roya. Ale tak nie było, chodziło o tą grupę dedukcji. Roy wymyślił stanowy pomysł, po prostu zupełnie Jaroszewicza, generała sowieckiego, i za generała zamieni, to generała zamieni na tych chłopaków, no się zamachnął pod Wilgą, tylko niestety akurat tego dnia przejechał Simon do Soczyny. Wcześniej nie zdążył tego zrobić. Taka walka. Jak pan sądzi, że rzeczywiście ten motyw Jaroszewicza, proszę, mógł być jakimś czynnikiem, który... Nie było żadnych motyw, nie było żadnych czynników. Chodzi o to, że tego nie było. Koniec. Zatem wątki były bez znaczenia. Ostatnio się właśnie w Chcelicy mi pomogli, nie tylko wyprawiał. Niestety to była taka czuczura, no, dramatyczna. Otóż na kolaboracji był serdeczny kolega Jan Żarek, który chyba nie rozumie sytuacji, gdzie był, w telewizji. A on właśnie wtedy był w takich miłych, takich tam debutach, a nigdy nie był na odkuchu, już takim spotkaniu. Nie oświadczył, bo to jest dziewczyna, to on bił od swojego doktoranta, żona ma status pokrzywdzony. Ja się zresztą na stronie internetu, na stronie IPN jest opis tej sytuacji zresztą, tutaj opisany. Ale tam krzyczy sobie niezwykle w tej telewizji, no jak tak, to mówię. To, jak powiem też o kolejnych rozmowach, to ja swoje anegdotowe tego doktoranta, muszę mu pokazać, co on znalazł. No i doktorat, jak się okazało, się w ogóle pomylił, to nie zasadno. Także kłopot mi narobił, a bez zasady to tylko nie było tak, czyli nie ma tego zapisu. W związku z tym, telewizja się powstrzyma przez cały rok, to jest obrażanie ludzi. Ja mam takie pytanie odnośnie sceny z rozstrzelaniem prokuratorów i Jerzego Wójcika. Czy to miało rzeczywiście miejsce, czy to jest pod na podniesienia ducha oglądającego? Jak ludzie morduje, patrzy czysty, naprawdę to wypadł, to też nie ma sensu. Wszyscy klaskali na stole. No, klaskali wtedy. No, klaskali wtedy. No, klaskali wtedy. Pamiętam, że w sierpcu, jak chłopcy zabijali to sobie tu zemsty za pogodę, to stali tacy kolesie stali, w tym sierpcu, no, kur, ale to fajne, postrzelę sobie tu. No, ta grupka takich zapisanych gości. Mi chodzi o to, czy... Tak, gdzie ja bym to bał. Tak, czy to spowoduje, że pan jest... A ja zaraz powiem, ale tak, to się zdarzyło. Jechałem po prokuratorze Kultuska i miejscowości do Odczyzna, na małej stacyjce. No byłby sami facetów. To byłby powinniczą, bezkolny, a to w ogóle taki... Jak to wygląda Andrzej Wajda, gdybym chciał się nie przygodać, nie? To on tak zrobił właśnie, więc tego co zrobił. I tak mam. Myślę, że do Odczyzna wezwali na takim... na trawie właśnie, w domach syryjskich i polskich. Znaczy nie na tle pociągu, chyba tylko ich odwrócili, bo tak raczej to było względów logistycznych, to spada pasażerów, nie? Bo to przez ściany by to przechodziła, to wszystko miało chodzić. Chciałem się podzielić moim wrażeniem, co uważam za najlepsze zdjęcie i urywek na tym filmie. Otóż kiedy ten NKWD-sta schodził po schodach i te dwa strzały i za to wszystko, co Polska ucierpiała, to pan tam pokaże. I to uważam za najpiękniejszy moment. Teoretycznie też. Ja rozpocząłem od takiego cytatu z pańskiego filmu, ponieważ oczywiście przechodzimy na grunt różnych wątków. Ten erotyczny jest oczywiście bardzo taki znaczący, jak widać. Ale ja zastanawiam się ponad taką główną formą przesłania wartości. Jest obowiązek, albo nie ma. Sądzę, żeby pan to przypadkowo wplótł właśnie to przerobił w kościele, gdzie no, stworzy się jakby antytezę w stosunku do czegoś, co jest niezwykle istotnego, przekazu ewangelicznego. Teraz kwestia tłumaczenia tego przekazu w kontekście ściśle określonej sytuacji, która tych ludzi zmusza do nieco innego sposobu. Ile razy możemy nastawiać publicznie? No, nastawiamy go. No i cóż z tego?
Mówię o miłości Boga, Humory i Ojczyzny. Myślę, że się to wszystko dokładnie w tym miejscu spotykało. To szczerze, o tym Pan mówił. Czyli myślę, że tak się wcześniej chodzi szczerze na tym kościele, to jest pewne kazanie roja. Tak? To kazanie roja to jest tekst roja, wiecie? To jest po prostu jego rozkaz. Materiał zupełny. Trzeba przy nim przyjąć należenie. To był po prostu własny tekst. To jest coś, co nie ma nic do roku w tej sprawie. A w ogóle to, co mnie naprawdę zafascynowało w tej historii, w tym co chciał powiedzieć, to dramatyczny paradoks tego braku wyjścia. Myślę, że to było oczywiste, że długo na śmierć. No? 6 lat na śmierć. Czy mają jakieś małe nadzieje w tym momencie? Nie sądzę. A czyja wojna? No po prostu było jasne dla tych niebych ludzi, także dla nich, że nie będzie po prostu. Więc to była taka gra, w której nie ma się cofnąć, a wtedy to trzeba było osłabianie narodu. Musisz w imieniu tego narodu to robić. No? Ale być oczywista ofiara, a zarazem normalne życie, tak? Chcą żyć, no? Próbują żyć, no młodzi. Ten zakręt, ten paradoks, ta konieczność takie zakończenia, no jest dla mnie najbardziej taka. Bolesna i chyba intelektualna rzecz. Czyli nawiązać jednak do tej synności prokuratorów. No, rzeczywiście były to kościoła prokuratorów, a na przykład sekretarz Rzeczypospolitej Wojewódzkich PPR został podstrzony tylko jeden sekretarz wojewódzki PPR w tym sensie, prawda? W związku z czym powstał film Pokój Biały, prawda? Jak się okazuje, szczadający, zgładzony inżynier NKWD został odbyty przez oddział polskiej partyzantki i jeszcze żył na wybrzeżu w roku 90. Jeszcze żył. Ten, który odszczepił jednego sekretarza partyzantki jako poczeka. Także takie mam propozycje mniej więcej jako takie. Ta scena takiego wpadania do tego PPR-u, to ona też jest prawdziwa, to już zbudowana, tam też jest nie było sekretu. Chodzi o takiego wysokiego. Ja byłby gotowy, nie udało się tak wysoko niestety sięgać, tylko powiadomić. W każdym razie z tym powiedzenia będę też jest tak, że ta postać, którą mówił o panu Czaplickim, mówił wcześniej, on najpierw był nagrany przez Janka Wojewódzkiego, był jednym z tych żołnierzy, co prowadził do kamery, a potem poznałem osobiście, że szkoda, że przyjacielem ojca mojego przyjaciela, jednego pogrzebu tego ojca, spotkałem pana Czaplickiego, Czaplickiego. I powiem, że tak sobie rozmawialiśmy, gadaliśmy, jak tak już prywatnie zupełnie z kamery poszło. I jak pytałem, jak mógł dla mnie taki najbardziej tragiczny, że już widzę, że co gra. Już ukryło to 18 lat, ale ciągle z taką poczuciem, że teraz coś się stanie, może tą broń odkopię jeszcze raz. No? On mówił, że to był moment, kiedy poszedłem do skąd. Jak poszedłem z żoną, to piąte nazwisko, które robiło, to się ukryło naprawdę bardzo dokładnie. Na film podjąłem po pieniądze. Jak się film zobaczył, no to właściwie wiedział, że już na środku, film nie robił świetnie poza tym. Ale ta wymowa i to, że teraz ta młodzież została tak kupiona tą wymową i teraz trzeba odnowę, tak? Bo śmietnik. No to wtedy wiem, że to jest koniec. Dla mnie to tylko nie zmieniło. Ja jeszcze chciałem... No jeszcze nie zapomnijmy, że oprócz, że oczywiście Rój w 1951, ale Lalek, ostatni Leśny, 63 rok, na 4 lata przed moim urodzeniem, w 67 roku. To jest nieprawdopodobne. Ostatni Dzień Wyszedzący. Myślę, że to jest otwarcie takiego tematu, który oczywiście nie tylko w tych 12 odcinkach, bo nie wiem, jest postaci, które pan w tych 12 odcinkach ujął, ale są też dodatkowe. Że nie wiem, czy był tam plan, czy był bardzo. Tak, wyszedłem z kolego scenariusz, to powiedziałem, czy tak powstał scenariusz. No jest tutaj, wydaje się, że szczególnie w miejscu, gdzie jesteśmy, prawda? To nie jest tak, że tutaj nie mamy swoich bohaterów. Przecież Król pod Beskidzia jest na pewno postacią zasługującą na to, aby doczekać się jakiejś ekranizacji, a przede wszystkim popularyzacji. W dniu dzisiejszym żyje jedyny, ostatni już żołnierz, który był wokół samego walczył. I musimy mieć też świadomość, że to jest właściwie taki odchodzący pociąg, który zamyka pewną bardzo istotną kartę.
że trudno dzisiaj powiedzieć, ilu żyje jeszcze tych, którzy w sposób aktywny uczestniczyli we wszystkich owych wydarzeniach. Oczywiście w tych różnych pomocniczych formacjach, czy służbach, czy jakichś działaniach można spotkać wiele osób, które mogłyby jeszcze jakieś przyczynkarskie fragmenty wnieść do opowieści o tym niezwykłym czasie, niezwykłym okresie, niezwykłym ludziom. Więc oczywiście wydaje mi się, że to jest też taki hołd, na który winni jesteśmy wszyscy tym, którzy właśnie ku niepodległej tworząc niejednokrotnie musieli wybierać bardzo trudne ścieżki, bo nie ma najmniejszej wątpliwości, że niezależnie od wszystkich tych elementów, które można traktować jako pozytywny aspekt zjawiska, moglibyśmy łatwo wskazać na wiele takich, które szczególnie tak jak pan powiedział, trudno wytłumaczyć modelu człowiekowi czy dorastającemu dziecku. No, wojna jednak rządzi się swoimi prawami, nie zawsze, natomiast chce się przyjmować to, że prawa wojny mogą być przenoszone już na czas, po którym formalnie ta wojna została zakończona jakimś układem, pokojem, jakimś innym podpisem. Tutaj można by wskazać na wiele takich sytuacji, ale niezależnie od wszystkiego, nie ma najmniejszych wątpliwości, że ten element hołdu i czci, jaki jesteśmy winni tym wszystkim, którzy walczyli o niepodległą, to jest między innymi film, da, i film bardzo mocno przemawiający, więc bardzo dziękujemy, że pan zechciał ten film wyświetlić tutaj w Katowicach. Dziękujemy, że jest tam szansa i na to, że kiedyś zobaczymy tutaj ten film, żeby to trafił. Odcinek poświęcony bardzo i również.